witajcie na kanale Tomasz Słodki Live. To jest program Nad brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Dzisiaj moim gościem jest jego świątobliwość Swami Bhakti Abba Sridhara Maharaj. Namaskar. Kontynuujemy naszą rozmowę na temat hinduizmu, Indii, duchowości Indii. Jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu, w Centrum Medytacji Bhakti Yogi, Centrum Yamuna. Sam pochodzisz z Wrocławia, to jest miejsce, w którym twoja droga duchowa się zaczynała. Czemu wybrałeś hinduizm? Czemu nie korzystałeś z jakichś dostępnych na zachodzie tradycji, czyli chrześcijaństwa? No, aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba może zwrócić się do jakiegoś bardzo krótkiego opisu mojego dzieciństwa i wczesnej młodości, ponieważ to odegrało poważną rolę w tym całym procesie. Otóż w 1953 roku, kiedy miałem roczek, w budynku, w którym mieszka moja rodzina, matka, ojciec, wujkowie, ciotki z rodzinami, zdarzyło się pewne wydarzenie. Otóż jakieś dwie sąsiadki się pokłóciły i w efekcie tego ktoś rozgłosił, że w jednym z mieszkań piętro niżej, w tym mieszkaniu, w którym doszło do tej kłótni, Jezus zaczął płakać gorzkimi łzami. Zebrały się olbrzymie tłumy ludzi, jak pogłoska się rozeszła. Efekt był taki, że ówczesny Urząd Bezpieczeństwa przybył, rozgonił te tysiące ludzi, a moja matka ze mną, który byłem w takim dziecięcym byciku, oraz moja ciotka, one trafiły na UB, do Urzędu Bezpieczeństwa. Moją matkę zwolniono po tygodniu ze mną, także w kryminale siedziałem już mając jeden roczek, a moja ciotka spędziła 6 miesięcy za rozprzestrzenianie fałszywych wieści i pogłosek. W każdym razie była to historia, która owiana jest jakąś głą tajemniczości. Efekt tego był taki, że zawsze o tym opowiadano przy różnych okazjach. W związku z tym, jako małe dziecko, tak jak każdy, jak większość ludzi w tym kraju, urodziłem się katolikiem i moim przeznaczeniem było być praktykującym katolikiem. W związku z tym, kiedy poszedłem do pierwszej komunii, miałem takie przeżycie wewnętrzne i mocne pragnienie. Zawsze chciałem być duchownym. Miałem takie odczucie, że chciałbym być księdzem. No to było takie pragnienie, które nigdy w ramach chrześcijaństwa się nie zaowocowało niczym, ponieważ kiedy zostałem młodzieńcem, zafascynował mnie świat dookolny. Świat był ciekawy, były to lata 60., miałem 16-17 lat i pojawiła się ta alternatywa społeczna w postaci ruchu hipisowskiego, do którego zgłosiłem akcję, zostałem aktywnym uczestnikiem. No i w wyniku tego zacząłem jeździć na różne zloty hipisowskie, między innymi do Częstochowy. I na tych zlotach spotkałem się z ludźmi, którzy przywozili Bhagavad Gita w tłumaczeniu Wandy Dynowskiej, Pieśń Pana, która traktuje jest z obszaru myśli indyjskiej. Przyjeżdżali ludzie, którzy interesowali się buddyzmem Zen, z grupy Andrzeja Urbanowicza z Katowic. I szereg innych ludzi, którzy praktykowali jakieś wschodnie sztuki walki. Także to było wtedy modne. No i każdy z nas interesował się naturalnie, jako hippie, z biednym ruchem oporu, który ukonstytuował Gandhi w latach 20., to jest nazywa Satyagraha, non-violence, bez przemocy. Więc te idee jakoś florowały w tym środowisku, a ponieważ ja byłem uczestnikiem tego środowiska, więc ta możliwość się pojawiła.
No ale przecież w ruchu hipisowskim też działał ksiądz Szpak, który prowadził duszpasterstwo hipisów, jeśli to można tak nazwać, zresztą do dzisiaj jest aktywny w tym ruchu, czyli jednak ta myśl chrześcijańska przenikała te grupy hipisowskie wtedy, więc czemu nie? Tak, oczywiście, jednakże część ludzi w tym ruchu hipisowskim uważało ksiądza Szpaka za pewnego rodzaju element niepokojący, ponieważ ten ruch w zasadzie był w dużym stopniu ruchem hedonistycznym. Mówimy o hipisach. Mówimy o hipisach. Make love, not peace. Z mocnym podkreśleniem takiego, takiej cielesności, tej miłości cielesnej, prawda? No. I przykładem to było może ten 7-dniowy protest Johna Lennona i Yoko Ono, którzy na 7 dni weszli do łóżka, prawda, i byli tam razem ze sobą jako protest przeciwko wojnie w Wietnamie. Także każdy rozumiał to hasło make love, not war, jako może pewną cielesność, prawda. Zbyt wiele duchowości w tym nie było. Jakkolwiek trzeba powiedzieć, że podczas tego protestu, a on się odbywał gdzieś w Kanadzie, z tego co rozumiem, więc to tam było dużo przedstawicieli różnych myśli wschodniej koło tego protestu. W każdym razie był w moim życiu bardzo żywy taki element chrześcijański, ponieważ w 1975 roku na jednym ze zlotów poznałem Paulinę. Paulina była czcicielką Maryi i czcicielką siostry Faustyny Kowalskiej. Zafascynowaliśmy się sobą, w jaki sposób jako ludzie dążący do jakiejś duchowości poszliśmy sobie wory pokutne, jeździliśmy po różnych chrześcijańskich, po różnych katolickich przybytkach i ja głosiłem ideę świętego Franciszka, Paulina tańczyła dookoła i zjednywała wszystkich swoim słodkim uśmiechem. To trwało przez jakiś czas, jednak z powodów niezależnych od nas nie mogliśmy tego kontynuować. I w 76 roku moje zainteresowania myślą wschodnią zaowocowały tym, że zostałem czcicielem Kryszny. Co takiego zafascynowało cię w tej nauce, że zostałeś czcicielem Kryszny, jeżeli oczywiście wiemy, że hinduizm ma różną ofertę, szeroką paletę różnych praktyk duchowych i dlaczego akurat zostałeś czcicielem Kryszny, czemu ta ścieżka? Tak jest. No, tu by trzeba wrócić do 72 roku, kiedy na ówczesnym zlocie przeczytałem dwie książki. Jedna nazywała się Nauki Sri Ramana Maharishi. Była z obrębu myśli siwalickiej, a druga była Bhagavad Gita w tłumaczeniu pana Wandynowskiej. I teraz posłania tych obydwu dzieł, jakkolwiek są z obrębu tej samej tradycji, nazwijmy to dla uproszczenia tradycją hinduistyczną, albo bardziej korekt Sanatana Dharmą, odwieczną czy wieczystą ścieżką duchową, czy religią, jak ktoś chce, różne tłumaczenia. Są dostępne i akceptowane. Także posłanie Ramana Maharishi było, żeby jest bardzo impersonalistyczne. Mówi o tym, że istnieje duch najwyższy i że trzeba stać się gyanim, czyli trzeba stać się takim filozofem, mistykiem i trzeba rozpoznać swojego ducha i w ten sposób zrozumieć, że jest się obecnym we wszystkim i w pewien sposób jest się również wszystkim. To, co w hinduizmie jest określane jako Tattva Masya albo Aham Brahmasmi, to znaczy ty jesteś tym albo jesteś Brahmanem, czyli jesteś najwyższą istotą. Podczas gdy posłanie Bhagavad Gita jest zupełnie inne. Bhagavad Gita, mówię, jest traktatem, jest rozmową, jest zapisem rozmowy pomiędzy Sri Krishną, osobowym Bogiem, i jego uczniem, Arjuną, których łączy ze sobą więź przyjaźń, jak również pokrewieństwo. I posłaniem tej rozmowy jest to, że
aby osiągnąć sukces w życiu duchowym, trzeba zrozumieć, że jest Bóg, są żywe istoty i istnieją pewne relacje między nimi. I trzeba nawiązać, dusza ludzka, którą symbolizuje w tej rozumie Arjuna, musi nawiązać relację, żywą relację z Bogiem, tutaj Śri Krishną, i wtedy może zaistnieć między nimi związek miłości i ta miłość jest tą siłą zbawczą, jak również i przyczyną sprawczą wszystkiego. Tak można pokrótce określić te różnice między tymi obydwoma kierunkami. Więc w moim przypadku było tak, że kiedy przeczytałem nauki Śramana Maharishi, było to bardzo ożywiające i bardzo interesujące, ale kiedy przeczytałem Bhagavad Gita, uniosłem się niejako do góry, zafascynowałem się i miałem to przeżycie, aha, w tym momencie, tak, to jest moja ścieżka. Bhakti yoga, o której Krishna mówi bez ustania w Bhagavad Gita, czyli ta ścieżka żywej miłości do Boga, czystej, niczym nieuwarunkowanej, jest moją drogą. Takie miałem bardzo mocne przekonanie, bardzo mocne przeżycie i to posłanie plus to nastawienie moje wewnętrzne spowodowało, że prędzej czy później, po jakimś czasie wszedłem w sferę aktywnego działania bhakti, czyli miłości. No ale z tego opisu, co mówisz, to brzmi troszkę podobnie do myśli chrześcijańskiej, ponieważ chrześcijanie mówią, że jest osobowy Bóg, że to jest unikalne dla ich ścieżki, a tutaj z tego, co mówisz, wynika, że taka myśl również istnieje w Sanatana Dharmie czy w hinduizmie. Czy przypadkiem nie było to jakoś takie zainteresowanie tym rodzajem filozofii, czy religii, czy praktyki nie było właśnie spowodowane tym, że twój background, czy twoje źródło jest właśnie w chrześcijaństwie, czy w katolicyzmie, no, ponieważ żyjemy w kraju, w którym ta religia i ta filozofia, ten światopogląd dominuje. Bezwzględnie można się doszukiwać takiej analizy. Ani nie potwierdzę tutaj, ani nie zaprzeczę. Mam pewne podejrzenia odnośnie swoich motywacji, a w zasadzie chyba mógłbym powiedzieć, że mam pewność. Faktem jest, że miałem 20 lat, kiedy się ma 20 lat, więc rzeczy nowe, rzeczy z obrębu innych kultur fascynują w sposób naturalny. Nie wiem, czy gdybym był bardziej dojrzały, czy może gdybym był mniej niezależny niż byłem, czy tak by się stało. Trudno w tej chwili powiedzieć dokładnie. W każdym razie dla siebie w tamtym momencie wytłumaczyłem to w ten sposób, ponieważ w moim niejako takim duchowym kurikulum było to, że byłem zafascynowany chrześcijaństwem postacią świętego Franciszka, tak jak mamy dzisiaj postać tego papieża Franciszka, który w sposób rozmyślny przyjął to imię tak, aby wskazać aby Kościołowi katolickiemu drogę do jego średniowiecznych korzeni, do postaci Franciszka. Więc podobnie w ruchu hipisowskim, postać świętego Franciszka. Było dużo ludzi, którzy byli chrześcijanami, a którzy nie bardzo znajdowali się w tej oficjalnej nauce Kościoła. Akceptowali naukę Franciszka, jednakże nie mogli podporządkować się systemowi hierarchicznemu Kościoła. W związku z tym on był bardzo popularny w tych kręgach, ponieważ głosił czystą miłość. Poza tym był wegetarianinem. Większość, wielu z nas miało takie tendencje, aby również ogarniać wegetarianizm. Z różnych względów, między innymi względów etycznych, ze względów współczucia, miłosierdzie było w jakiś sposób wysoko w cenie, więc postać życiorys świętego Franciszka były tak bardzo ważne dla wielu z nas, a w moim przypadku okazało się tak bardzo ważne, że kiedy jeździłem razem z Pauliną, więc nauczaliśmy takiego chrześcijaństwa franciszkowego plus kultu Faustyny Kowalskiej, który teraz jest oficjalny w Kościele. No i godziło się to wszystko jednocześnie z tą jakąś formą taką niezależności. On był ubogi, niezależny od struktur oficjalnych i to na wszystkim imponowało.
Tak jeszcze kontynuując tą wątek takiej ścieżki personalnej w hinduizmie czy w sanatanatarmie, bo powszechnie, tak jak zwyczaj w Polsce się propaguje czy informuje ludzi, czy ludzie tak myślą, że hinduizm jest generalnie monistyczny, czyli ta impersonalna ścieżka jest jakby kulminacją nauk sanatanadharmy, nauk hinduizmu. Natomiast z tego, co ty mówisz i też z moich jakby badań wynika, że właśnie jest odwrotnie, że ta ścieżka personalna, uwielbienie osobowego Boga jest jakby dominującą ścieżką. Nie wiem, jak dokładnie procentowo tych zwolenników tej ścieżki jest w Indiach w stosunku do całości wszystkich Hindusów. I mimo, że ta ścieżka impersonalna jakby dominuje na Zachodzie w takiej społecznej świadomości, to jednak ta personalna jest jakby tym, jest dominująca w samym hinduizmie, w samych Indiach. Czy mógłbyś coś o tym powiedzieć więcej? No, generalnie rzecz biorąc, w Indiach mamy dwa wielkie, a w zasadzie trzy wielkie nurty, z których dwa są trochę większe niż ten trzeci. To jest. To jest wisznuizm, który generalnie opiera się na kulcie Boga osobowego. To jest siwaizm, który mówi o tym, że w zasadzie Bóg albo podkreśla jego bezosobowy aspekt jako coś, jako dominującą formę, czy jego przejaw. No i mamy szaktyzm, który traktuje o tym, że wszystko jest energią i po prostu zjednoczenie się z energią i nauczenie się kontrolowania tych energii pozwala osiągnąć sprawienie. Także tenże szaktyzm jest może obszarowo mniej obecny na subkontynencie indyjskim, podczas gdy wisznuizm i siwaizm okresowo w historii walczą o taką dominację. W zasadzie można powiedzieć, że podział jest procentowo 50-50. Różne rejony w Indiach są dominowane przez określoną grupę. Powiedzmy, północ Indii jest bardziej personalistyczna, podczas gdy południe jest może bardziej siwaickie. Plus północne Indie, Kaszmir szczególnie, gdzie jest specjalny, szczególny rodzaj hinduizmu nazwany, siwaizmu nazwany siwaizmem kaszmirskim. No ale na południe Indii to jest zdominowane przez tradycję Ramanujacari, czyli siwiszczuizm. Tak, ale między 8 a 9 wiekiem trudno z całą dokładnością powiedzieć, ale przyjmuje się, że między 7 a 9 wiekiem wielki Acharya, wielki mistrz indyjski, Shankar Acharya, nauczał głównie na południe Indii. Na południu Indii tak, oczywiście Ramanujacharya i Madhvacharya, ale masę ośrodków szankaryckich. Tak jak powiedziałem, to jest podział 50 na 50 w zasadzie. Nie ma tak, że jest powiedzmy szankaryckie południe, a północny wisznuizm, dlatego że na południu Indii, jak sam powiedziałeś, oczywiście jest szkoła Ramanuji i tam jest bardzo żywy kult bhakti również w różnych rejonach, jak najbardziej. Czy popularność jakby tych myśli szankaryckich na Zachodzie nie jest spowodowana tym, że to jest coś nowego, innego, niedostępnego dla zachodniego człowieka? No bo w sensie można powiedzieć, że ruch bhakti w jakiejkolwiek formule by nie był, jest trochę zbliżony do chrześcijaństwa, w związku z tym zamienianie tego samego na to samo jest nieatrakcyjne, natomiast ta idea monistyczna Shankary jest jakąś taką świeżą myślą i to jest jakby powodem zainteresowania właśnie tą ścieżką na Zachodzie bardziej. Wydaje się, że ona bardziej tutaj dominuje. Tak, no jeśli chce się podejmować tą analizę, to z koniecznością musi się zahaczyć w jakiś sposób o dwie szkoły historycznej analizy, czyli mówiąc
jedna szkoła, gdzie marksiści mają bardzo duży wpływ, mówi o tym, że to masy niejako kreują nastroje i odpowiadają za rozwój pewnych idei, podczas gdy inna szkoła historyczna mówi o tym, że wybitne jednostki są tymi, które są bardzo ważne, prawda? I w myśl, ja jestem zwolennikiem tej drugiej idei, że jakieś różne wybitne jednostki są w stanie odmienić losy tego świata. Więc taka historia według mnie ma miejsce tutaj. Otóż pod koniec XIX wieku Swami Vivekananda, Shankarita, nie 100% dokładny, to jest bardziej skomplikowane, ale dla uproszczenia możemy powiedzieć, Shankarita przyjeżdża na zachód, na kongres religii i głosi te idee, które mają wydźwięk bardzo impersonalistyczny. Jest to pierwszy raz, kiedy na tak wykształcony człowiek i z nim bycia samozrealizowanym udaje się na zachód i on niesie swoje własne rozumienie i swoją ścieżkę, prawda? I kreuje to jako dominujący w Indiach kierunek myśli religijno-filozoficznej. Co, jak wiemy, dzisiaj nie było zgodne z prawdą. On po prostu prezentował swoje własne rozumienie i swoje własne preferencje. Dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy mój Gurudev, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, przybył na zachód, na szeroką skalę, dzięki jego pośrednictwu, społeczność zachodnia mogła się przekonać o tym, że w Indiach mamy olbrzymi ruch bhakti, ruch oparty na kulcie Boga osobowego. Czym jest samo bhakti? Bhakti oznacza niczym nieuwarunkowane oddanie do Boga, albo motywowane jedynie miłością, gdzie Bóg znajduje się w centrum, a dusza znajduje się na peryferium i związek pomiędzy Bogiem a duszą polega na tym, że dusza służy Bogu z miłością i oddaniem. Tak można pokrótce wypowiedzieć. No dobrze, dziękuję bardzo za spędzony z nami czas. Naszym gościem był Jego Świętobliwość Swami Bhaktiabai Sridhar Maharaj. Ja mam na imię Krishna Kirtan. To był program Nad Brzegiem Gangesu. Jesteśmy na kanale Tomasz Słodki Live. Zapraszamy do oglądania naszych programów i do dzielenia się, szerowania do swoich znajomych. Dziękuję bardzo. Jai Shri Radhe. Dziękuję bardzo. Cześć. Inspirujące rozmowy, ciekawi ludzie, niesamowici goście. Zapraszam Was serdecznie do oglądania mojej telewizji. Ja nazywam się Tomasz Słodki, a jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia, to subskrybujcie nas na YouTubie i polubcie na innych kanałach w mediach społecznościowych. Dzięki i do zobaczenia.